Martynka chroni przyrodę. Jest upalna sobota. Martynka leży nieruchomo na brzuchu wśród wysokich traw. Stara się nie oddychać ani nie poruszać nawet najmniejszym palcem u stopy. Na każdy szelest przywiera do ziemi jeszcze bardziej. Słońce przyjemnie ogrzewa jej plecy. Przed oczyma przechodzi procesja mrówek, a za nimi skacze konik polny dziewiętnaście, dwadzieścia, szukam, decyduje biedronka, koleżanka Martynki i zaczyna skradać się, jak lwica na polowaniu, gotowa rzucić się na ofiarę, gdy tylko ją dojrzy. Martynka wstrzymuje oddech i ostrożnie wychyla się za drzewa. Martynko, woła biedronka, jeśli schowałaś się w tej wysokiej trawie, uważaj, tu jest wąż. Wąż? Martynka wyskakuje z kryjówki i szuka drzewa, na które mogłaby się wdrapać, żeby się schronić przed niebezpieczeństwem. Biedronka zaczyna chichotać. Śmie się coraz głośniej i głośniej do utraty tchu. Oszukałaś mnie, denerwuje się Martynka. Poczekaj tylko, aż cię złapię już ja ci pokażę węża. Złość jednak szybko jej mija i po chwili koleżanki leżą razem w trawie i rozmawiają wesoło. Chcesz zobaczyć coś wyjątkowego? Pyta biedronka. To mój największy sekret tajemniczy domek, o którym nie wie prawie nikt. A gdzie on jest? dopytuje się Martynka. O tam! Martynka odwraca się i unosi głowę. Spośród gałęzi starego drzewa wystaje mały drewniany domek. Ale cudny śpisz w nim czasami? Oczywiście, zwłaszcza latem mówi biedronka. Wiesz, Właściwie chciałam, żebyśmy dzisiaj tu przenocowały, jeśli się nie boisz. A czego miałabym się bać? Martynka nie kryje zdziwienia. Cieszyła się, kiedy nowa koleżanka z klasy zaprosiła ją do siebie na weekend i gdy rodzice zgodzili się na tę wyprawę. Ale nie przypuszczała, że czeka ją taka fantastyczna przygoda. Wiesz, tam są łóżka i lampka, jest naprawdę wygodnie. Możesz wspiąć się na górę po drabince sznurowej. To znacznie zabawniejsze niż wchodzenie po schodach. Domek okazuje się ciepły i przytulny. Martynka zasypia ledwie przykładając głowę do poduszki. O świcie budzi ją głos biedronki Wstawaj, pora ruszać w teren. Idziemy na polowanie? Martynka nie wie czego się spodziewać. Polowanie na króliki? Na króliki? Śmieje się biedronka. Skąd ci to przyszło do głowy? Nie, będziemy szukać motyli. Masz siatkę do ich łapania? Martynka wcale nie ma ochoty chwytać tych pięknych owadów. Woli je oglądać w naturze. Żadnej siatki, oburza się biedronka. Zamiast niej używam aparatu fotograficznego. Łapię tylko obrazy, wspomnienia. Uff, już się bałam. Nie chcę ich krzywdzić. Na tych pokrzywach na pewno znajdziemy rusałkę pokrzywnika i rusałkę pawika. Prawdziwe rusałki? Martynka wyobraża sobie jasnowłose elfy w długich sukienkach tańczące wśród pokrzyw. To nazwy motyli, wyjaśnia biedronka. Nie słyszałaś o nich? A dlaczego miałybyśmy je spotkać akurat na pokrzywach? Wiele gatunków owadów potrzebuje do życia konkretnej rośliny. Dla niektórych motyli jest nią pokrzywa. Oczywiście, inne motyle wolą inne rośliny. Niektóre lubią, na przykład, osty. Dlatego mój tata zostawia w ogrodzie chwasty i prawie nie mamy normalnego trawnika. Nagle na listku pokrzywy przysiada piękny motyl. Rusałka Pawik, szepcze biedronka, naciskając guzik aparatu. Dziękuję za pozowanie, mój mały. Dziewczynki dobiegają nad staw. Chodź, przedstawię cię mojemu tacie. Zachęca Biedronka. Jest tam, w wodzie. Tam? Martynka nie może wypatrzeć w stawie żadnego człowieka. No tak. Widzisz tę kaczkę? Biedronka pokazuje palcem gniazdo za trzcinami. Kaczkę? Twój tata jest kaczką? Martynka szeroko otwiera oczy. Nagle ptasie gniazdo porusza się i unosi się gwałtownie w górę. Kaczka odlatuje, a tata Biedronki, pan Karol, Powoli brodzi w kierunku brzegu z szerokim uśmiechem. Udany kamuflaż. Zrobiłem kilka naprawdę świetnych ujęć. O, i zaraz stryknę kolejne. Spójrzcie, ta rzadka odmiana waszki. Nie widziałam jej tutaj nigdy przed tej, przedtem. Martynka wydaje się coraz bardziej zdumiona niezwykłym życiem, które wiedzie rodzina jej nowej koleżanki z klasy. Musisz mi mieć za dziwaka, mówi tata biedronki, widząc zaskoczoną minę dziewczynki. Ale na tym polega moja praca. Jestem entomologiem. Ento co? Chodź ze mną, zobaczysz sama. Przez pół dnia Martynka towarzyszy panu Karolowi, by przekonać się, jak wygląda jego zajęcie. Szybko dowiaduje się, że entomolog to ktoś, kto całymi dniami obserwuje owady. Czasami pod wodą, czasami na powierzchni wody, czasami wysoko na drzewach, a czasami leżąc płasko na ziemi. Martynka wspina się więc na gałęzie, siedzi przez, przez kwadrans za krzakiem, a nawet przebiera się w kostium kąpielowy i nurkuje w stawie razem z tatą biedronki. Wiesz, co koniecznie musi mieć taki badacz jak ja? pyta pan Karol. Aparat fotograficzny? Notes? Komputer? zgaduje dziewczynka, ale on wciąż kręci głową. Cierpliwość zdradza wreszcie. Niekiedy przez wiele dni czekam wśród drzew, zanim pojawi się owad, którego chcę zobaczyć. Cierpliwość jest w mojej pracy najważniejsza. Pan Karol prowadzi dziewczynki do pnia starego drzewa, na którym wisi dziwna kula. Możemy bardzo wiele się nauczyć od owadów. Wyjaśnia. Spójrzcie chociażby na gniazdo os. Każda komórka ma sześć ścianek, tyle samo co w gnieźnie, gnieździe pszczół. To forma doskonała. Dzięki niej można budować lekkie, a jednocześnie bardzo mocne konstrukcje. Do tej pory nikt nie wymyślił nic mądrzejszego. Wielu inżynierów wzoruje się więc na owadach w swojej pracy. Konstruując samoloty, statki, samochody wyścigowe albo ściany budynków, kopią to, co od, od tysięcy lat robią owady. Martynka obserwuje owady przez lupę i przez mikroskop. To takie fascynujące. Czułki Hitynowe pancerzyki, skrzydła, pazurki. Kto by pomyślał, że owady mają pazurki? Spójrz na ten odwłok. Biedronka co chwilę używa wyrazów, których Martynka nie zna. Wie jednak, co oznacza słowo chrząszcz. Właśnie jemu się przygląda. Ten chrząszcz jest przepiękny: jak jakiś klejnot taki błyszczący. Obejrzyj przez lupę zwykłą biedronkę, też się zdziwisz zachęca koleżanka. To natychmiast przypomina Martence, że od dnia, kiedy po raz pierwszy się spotkały w szkole, chce ją o coś zapytać. Słuchaj, czy ty naprawdę masz na imię Biedronka? Biedronka wraca do tematu dopiero wtedy, gdy znów skradają się przez ogród w poszukiwaniu kolejnych okazów do sfotografowania. Tak naprawdę mam na imię Ania, ale od zawsze uwielbiałam biedronki. Więc tata zaczął mnie nazywać swoją biedroneczką i tak zostało. Dziś już prawie nie pamiętam swojego prawdziwego imienia. Lecz wśród rododendronów nie znajdują ciekawych owadów. Widzą natomiast coś przerażającego: małą sikorkę leżącą z rozpostartymi skrzydełkami. Ma zamknięte oczy. Nie żyje! Woła Martynka ze łzami w oczach. Biedronka bierze jednak ostrożnie ptaka i niesie, niesie go do taty. A ten od razu jedzie z nim do weterynarza. Dziewczynki w napięciu czekają na powrót pana Karola. Minuty dłużą się jak godziny. Wreszcie samochód zatrzymuje się przy bramie, a tata biedronki biegnie do nich. Będzie żyć, pokazuje z radością dobrą wiadomość. Zostanie u weterynarza jeszcze dzień albo dwa, a potem wróci do lasu. Martynka zauważa jednak, że coś się stało. Dlaczego jest pan taki smutny? pyta nagle zaniepokojona. Tego lata zginie znowu, wie, zginie znowu wiele ptaków i owadów, wyjaśnia pan Karol. To trucizna, ta sama co zwykle. Jak to? nie rozumie Martynka. Kto chciałby truć takie piękne ptaki? Ich nikt, wzdycha tata Biedronki. Chodzi o gąsienice, gdyż zjadają warzywa, owoce. Ogrodnicy używają różnych chemikaliów, żeby je wytępić. Chcą tylko wytruć gąsienicę? ale ptaki żywią się nimi i też umierają. Ludzie trują również ślimaki, a przez to giną na przykład kosy. Nawet polne myszki i jeże tracą życie, jedząc zatrute owady. To takie smutne. Martynce zbiera się na płacz. Co z tego, że uratowaliśmy jedną sikorkę, skoro tyle innych zwierząt zginie tego lata? Te trucizny są niezdrowe także dla ludzi, podkreśla pan Karol. Można się bez nich obyć. Trzeba tylko wytłumaczyć to rolnikom, sadownikom i tym, którzy mają jedną grządkę rzodkiewki w swoim ogródku. Tłumaczmy im więc, woła Martynka, podskakując w górę. Przyszedł mi do głowy świetny pomysł. Jaki? Dopytuje biedronka. Zorganizujemy Wielki Dzień Owada. Przedstawia swój plan Martynka. Poprzebieramy się jak na bal karnawałowy, a potem. Tak, to będzie super. Biedronka od razu zapala się do tego pomysłu. Przejdziemy w korowodzie ulicami miasta. Będziemy trzymać transparenty, rozdamy ludziom ulotki. Tatusiu, pomożesz nam? Tata kiwa głową i już po chwili re redagują informację o obchodach dnia owada i rozsyłają ją przez internet do znajomych. Może wyślemy też e-maila do, lokalne, do lokalnej gazety. Podsuwa biedronka. Gdyby ukazała się tam wiadomość o paradzie, dowiedziałyby się o tym setki ludzi. Przesyłają więc komunikat do gazety, radia i dwóch stacji telewizyjnych. A co z kostiumami? pyta tata. Biedronka zgrywa na dysk komputera wszystkie zdjęcia, które zrobiła dziś w ogrodzie. Mogą być inspiracją przy projektowaniu kostiumów. Widzę siebie jako dużego, błyszczącego chrząszcza. Marzy Martynka. Chrząszcza? Dziwi się biedronka. Ja przebrałabym cię raczej za pięknego motyla. Następnego dnia odbywa się spotkanie wolontariuszy, pragnących pomóc w przygotowaniach do parady. Martynka i biedronka siedzą przy stole ze zdjęciami z ogrodu oraz z atlasem owadów. Projektują stroje dla chętnych i rozdzielają pracę. Jest tyle do zrobienia. Użyjemy surowców wtórnych, decyduje Martynka. Starych gazet, niepotrzebnych worków foliowych, nic się nie zmarnuje. Nauczycielka zgadza się, żeby cała klasa przygotowywała kostiumy na lekcjach plastyki. Dzieci robią w wielkich naczyniach papier mache, czyli mieszają niepotrzebną makulaturę z wodą i klejem lub gipsem. Tną drut, z którego potem wykonają czułki. Wycinają z tektury oczy i obklejają je kolorowym papierem. Owijają też folią skrzydła. Rodzice, babci i ciocie wieczorami szyją odwłoki i od odnóża. Na sobotę wszystko musi być gotowe. Tej parady nie zapomni chyba nikt w miasteczku. Szum skrzydeł wypełnił nasz cały rynek, napisze potem dziennikarz wysłany przez redakcję na trasę marszu. O co wam chodzi? Po, to, po co ten cały dzień owada? pyta. A Martynka z biedronką od razu wręczają mu ulotki i wyjaśniają, że walczą z trującymi substancjami na polach i w sadach. I że pragną przekonać ludzi, że można uprawiać rośliny, nie zabijając zwierząt. Owady też chcą żyć, ptaki też chcą żyć. Skandują razem dzieci i dorośli. Ci w kolorowych przebraniach oraz ci, którzy dołączyli do parady spontanicznie, w ostatniej chwili. I nie zdążyli przygotować sobie stroju, pszczoły czy motyla. Dziennikarz biegnie do redakcji, by opisać to wielkie wydarzenie. Nazajutrz redakcję gazety zasypują listy z innych miast, miasteczek i wsi. Ludzie dziękują Martence Biedronce, ich przyjaciołom, za zwrócenie uwagi na problem. Chcą organizować parady w swoich miejscowościach. Może będziemy niedługo obchodzić Światowy Dzień Owada? Marzy Martenka. Mogłybyśmy się przebrać za jakieś egzotyczne motyle z Afryki albo Azji. A ty, pieseczku? Tak, mam wspaniały pomysł. Hau, hau, protestuje piesek. On już nie chce wciskać się w ten strój gąsienicy, która, który przygotowała jego pani.